30 maja w Miejskim Parku w Świebodzicach dla mieszkańców naszego miasta zorganizowane zostały dwie znakomite imprezy, a rozpoczęła je kolejna edycja wydarzenia Polska Biega i ja też. Bieg wystartował z ulicy Parkowej 4. Sygnał do startu dali burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz oraz Janusz Zieliński, prezes OSIR Świebodzice, spółka z o.o. 3, 2, 1, 2! W biegu udział wzięło ponad 350 zawodników. Biegacze mieli do pokonania 2 kilometry. Bieg wystartował z ulicy Parkowej, a meta wprowadziła zawodników do krainy słodkiej czekolady, bo właśnie w Parku Miejskim rozpoczęło się święto czekolady, a wiemy, że czekolada to przysmak, który uwielbiają wszyscy, dzieci i dorośli. I takich tłumów w Parku Miejskim już dawno nie widzieliśmy, a wszystko za sprawą burmistrza naszego miasta Bogdana Kożuchowicza oraz pani Urszuli Drabik, prezes firmy Śnieżka, którzy nie tylko zamienili park w krainę płynącej czekolady, ale przygotowali dla dzieci i dorosłych moc atrakcji. Jest niezmiernie miło, że po raz kolejny możemy się spotkać na tym naprawdę wspaniałym, słodkim święcie. I to dzięki pani prezes i właścicielowi firmy Śnieżka S.A. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami i że tak nas cudownie tu co roku wspólnie się gościmy. Pani prezes, to jest tak, że to wy swoimi produktami, ale też swoim marketingiem, swoją promocją rozsławiacie całe nasze miasteczko, całe nasze miasto Świebodzice. Proszę Państwa, bo my na co dzień jesteśmy już jakby na tyle przyzwyczajeni, już jesteśmy w jakiejś rutynie, że słodkość naszej Śnieżki jest dla nas sprawą oczywistą. Bardzo serdecznie dziękuję, na Pani ręce wiosenny bukiecik kwiatuszków. I jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, że możemy wspólnie uczestniczyć w tak wspaniałym święcie. Dzień dobry Państwu. Pan burmistrz powiedział, że Świebodziczanie się przyzwyczaili, że Michałki wam towarzyszą codziennie. Świebodziczanie, Michałki w tym roku obchodzą 70-lecie. Brawo! Naprawdę to jest nieprawdopodobna data, a jeżeli chodzi o słodycze, śmiem twierdzić, to jest najstarszy brand w Polsce. Zadbajcie o niego. Ten brand powstał w Świebodzicach, w fabryce czekolady w roku 1946 lub 7. Warto o tym pamiętać. Piszcie o tym, mówcie o tym. Zadbajcie o to, co jest własnością waszą. Święto czekolady organizujemy przede wszystkim z inicjatywy burmistrza. To on wpadł na ten pomysł, ja dołączyłam z pełnym entuzjazmem. Jesteśmy tutaj po raz czwarty. Po raz czwarty, chociaż my mówimy, że już po raz piąty, czyli przed nami jeszcze o rok. Słodkie pomysły rodzą się co roku. W tym roku trochę wydarzeń nieprzyjemnych miało miejsce w Świebodzicach, ale po to są te święta, żeby o nich zapomnieć, żeby złapać entuzjazm i żebyśmy celebrowali to 70-lecie produktu Michałki. To Śnieżka od 70 lat jest na terenie Świebodzic. To Śnieżka produkuje Michałki. Nie dajcie sobie tego zabrać. Zapraszam Was serdecznie do naszych wszystkich słodyczy, wszystkich już mocnych brandów, nie tylko Michałków. Zapraszam jak zwykle już tradycyjną gorącą czekoladę i bawmy się wspólnie. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, Michałka! Z okazji urodzin Michałka dla mieszkańców naszego miasta przygotowany został pyszny tort. My objadaliśmy się słodkościami, a z nieba z napisem Twoje Michałki powitało nas Towarzystwo Lotnicze. Czekoladki Michałki to produkt znany i lubiany, to prawdziwa pyszność oraz jeden z najważniejszych cukierniczych brandów w Polsce, który również rozsławia Świebodzice. Śnieżka ma najmocniejszy brand w Polsce. 70-lecie produktu Michałki to jest niespotykane. Dbajcie o ten brand, cieszcie się nim.
wspominajcie o nim do wszystkich, ponieważ Michałki są jednym z najważniejszych brandów w Polsce i są własnością społeczną. A ile czekolady przygotowanej zostało dla mieszkańców Świebodzic? Jak zwykle, co roku, tych pyszności jest ilość nieograniczona. Czyli donosimy, dowozimy, przede wszystkim Michałki i chcemy, żeby wszyscy Świebodziczanie i ci, którzy uczestniczą w tym pikniku, cieszyli się tym, że mają tutaj w Świebodzicach Michałki. Panie burmistrzu, raz do roku zamienia pan Świebodzice w polską krainę, stolicę czekolady, szczególnie ku radości olbrzymiej dzieci. A czy pan również z tego powodu jest szczęśliwy? Tak, jak najbardziej. Jedna wielka, ogromna radość, a przede wszystkim autentycznie dzieciaki, które przyjmują wszystko spontanicznie, z wielką również radością i myślę, że taką szczęśliwością, to... Cudowna zabawa, cudowne przeżycia i myślę, że dla dzieci to szczególnie pozostanie w pamięci. I bawimy się wszyscy, także naprawdę bardzo pięknie i bardzo radośnie. Specjalnie na nasze święto przyjechała pani dyrektor starej kopalni. Pani dyrektor, a które czekoladki z firmy Śnieżka lubi pani najbardziej? Oczywiście ten, który dzisiaj obchodzi swoje 70. urodziny, czyli Michałki, to jest mój ulubiony osobiście produkt. I cieszę się bardzo, że stara kopalnia razem z firmą Śnieżka współpracują już od lat, bo te cukierki można znaleźć u nas w starej kopalni, można je zakupić. Też częstujemy wszystkich swoich gości właśnie wyrobami ze Śnieżki. A co najważniejsze, że łącznie z Zamkiem Książ stara kopalnia i Śnieżka włączyła się w akcję Wałbrzych, Eksplor Wałbrzych i z tej okazji, z okazji Złotego Pociągu wydali wspólnie taką pamiątkową bombonierkę, gdzie są właśnie Michałki pisane przez AU i które również też można nabyć u nas w starej kopalni. Festyn zgromadził rekordową liczbę uczestników. Dzieci między innymi zjeżdżały na dmuchanych zjeżdżalni, grały w gry planszowe, malowały buzie, robiły zdjęcia w fotobudce, tworzyły czekoladową biżuterię. Dzieci na całym świecie o czerwonym koturku słuchają opowieści w domu i na podwórku. Na głodnych czekały lody, gofry, cukrowa wata czy burgery. Nie mruczek, nie burek, nie jesz, nie tak. Czerwony kapturek to ja, swe się tak. W tej chatce przy mamie jest mój cały świat. Nie psocę, nie kłamie, a mam mało lat. A jakie przedstawienie przygotował dla nas teatr William S. z Wałbrzycha? Teatr przygotował dla państwa przedstawienie pod tytułem Czerwony kapturek w reżyserii pani Danuty Gołdon-Legler z piosenkami pani Sabiny Tamidalskiej. Teatr jest ze starej kopalni z Wałbrzycha i nazywa się William S. Wielkim zainteresowaniem cieszył się również konkurs Życzenia dla Michałka, gdzie główną nagrodą był przelot balonem. A ty leciałeś balonem kiedyś? Ja. A samolotem? Ja. No to w ogóle będzie doświadczenie niesamowite. Rozlosowana również została nagroda wśród osób, które udział wzięły w tegorocznej edycji Polska Biega i ja też. Uwaga, chwila dla fotoreporterów, proszę bardzo. Pani Agato, uśmiech. Pokażemy, co jest w środku, proszę bardzo. Piłkarzyki, arena, biało-czerwoni, wielkie brawa. Oczywiście musiała być nagroda sportowa, bo to akcja Polska Biega. Święto czekolady dobiegło końca. Spełnieni w czekoladowych smakach, zadowoleni i szczęśliwi, wróciliśmy do domu.